witam tutaj walki, to jest Cities Skylines i w tym odcinku zbudujemy sobie dworzec autobusowy. Problemem tutaj z nagromadzeniem zmarłych ludzi w budynkach już się zająłem, bo są krematoria w różnych miejscach nowe porozmieszczane. Jeszcze widzę, że śmieci im cały czas przeszkadzają. Status spalania jest dobry, także to się powinno samo jakoś tam ogarnąć. Tu widzę, że jest dość kiepsko. Spalarnie śmieci mam tu... Nie, zobaczymy, co z tym będzie, czy to się będzie pogarszać, czy polepszać. Dworzec autobusowy. Chciałem zrobić gdzieś w pobliżu dworca kolejowego i jeszcze stacji metra, żeby zrobić taki węzeł przesiadkowy. Tylko nie mam tutaj za bardzo takiego nagromadzenia linii autobusowych i w ogóle. Także myślę, że sobie zrobimy zupełnie nową dzielnicę mieszkalną. Gdzieś tutaj. Tu jest też dzielnica mieszkalna, także ją sobie tak jakby po prostu przeniesiemy też na drugą stronę tej dwupasmówki. I z dworcem kolejowym jest tak, bo to jest na razie linia zewnętrzna tak jakby. I na moim mieście, w moim mieście, które miało tam 100 tysięcy, był też film z niego, miałem problemy właśnie z zakorkowaniem wszystkich torów. I to było spowodowane tym, że po prostu wszystkie moje stacje takie jakby wewnętrzne były podłączone do sieci zewnętrznej i na te wszystkie stacje jeździły pociągi zewnętrzne. I tego było tyle, że po prostu wszystko się zapychało. I sposobem, żeby to rozwiązać, jest po prostu dołożenie drugiej linii osobnej, wewnętrznej, która nie ma żadnego połączenia z zewnętrzną. I tutaj mam akurat na tyle szeroki ten placyk, że tor drugi mogę tutaj pociągnąć i zrobić połączenia jakieś wewnętrzne. Tylko że na razie nie mam właściwie gdzie tymi pociągami jeździć. Docelowo chciałbym sobie wybudować jakąś wieś gdzieś tak na Zadupiu i tam po prostu zrobić linię kolejową. Może tutaj w środku jakieś dwa przystanki dosłownie. No ale trzeba było zacząć od jakiegoś takiego dworca, gdzie by można było różne przesiadki obsługiwać. Także to sobie zrobimy tutaj gdzieś w środku, a ten dworzec potem zlikwiduję, bo tutaj ludziom się za bardzo nie podoba to, że on tutaj jest. Hałas i takie sprawy. Także tutaj w środku sobie gdzieś zrobimy dworzec. Taki fajny dworzec. Będą tunele i pod nim i w ogóle. I taki będzie fajny. Tylko ja sobie go zrobię gdzieś na szczycie tej górki. Tak, żeby było w miarę płasko. Na przykład tu. I teraz tak. Na środku będzie droga taka szeroka. Taka turbo szeroka. Jeszcze z buspasami. Bo o tym nie wspomniałem. To jest też właśnie kolejna modyfikacja, która wprowadza nowe te drogi. I to jest właśnie chyba ta sama, która robi te ograniczenia prędkości i tak dalej. Także to jest chyba to jest to samo. I przy tej drodze sobie postawię dwa dworce kolejowe. Jeden i drugi dokładnie po drugiej stronie. Jeden będzie do linii wewnętrznej, drugi do zewnętrznej. I ludzie będą sobie mogli szybciutko się przemieszczać między jednym a drugim. Dlatego, że tutaj umieścimy przejście dla pieszych dokładnie między tymi dworcami. Widać, że tu nam się automatycznie teraz światła zrobiły na tym przejściu, co zostawimy, żeby nam tu ludzi nie rozjeżdżali. I teraz tak, jedną linię musimy podłączyć od razu do tego, a drugą na razie zostawię spokój, tylko gdzieś tam tor wyprowadzę, żebym mógł już sobie budynki rozplanować. Dobra, tu kawałek prostej linii jeszcze zrobię. To się będzie łączyło z tym. Oj, trochę za daleko, tu już chciałem łuczek zrobić. Łuczek zrobimy, no właśnie tutaj się nie da za bardzo łuczków tworzyć. Niech będzie, załóżmy, że to jest łuczek. I załóżmy, że to jest też łuczek. No, powiedzmy. Tutaj ten zjazd, ja wiem, że to będzie potem zakorkowane. Tu na bank będą się korki robiły. Ale to już mnie nie będzie za bardzo interesowało, bo to nie moje pociągi. A druga linia to będzie linia wewnętrzna. I tutaj ja sobie zjadę z tymi torami i już się przebiję tędy. Żeby mieć tę linię gdzieś wyprowadzoną w okolice tutaj tego całego skrzyżowania autostradowego, żebym te tory mógł potem jakoś tunelem tu może nawet pod spodem przeciągnąć i potem wyjechać gdzieś, bo tak tamta strona mi się podoba, żeby tam zrobić jakąś wieś tam gdzieś za autostradą daleko, daleko. Także tutaj sobie ten tor wyprowadzę już w tę stronę. Tylko tu może od razu by zrobić do góry. Nie, bo muszę się jakoś nad tym torem teraz ogólnym przetransportować. Wiem, że w sumie mógłbym na odwrót to zrobić, czyli z tamtej stacji zrobić linię wewnętrzną, żeby tu nie musiało być wiaduktu. Bo trochę to skopałem teraz.
Ale dobra, niech tak już zostanie. Tu potem możemy przecież w tamtą stronę jechać, więc ona jedno wyjdzie. Tutaj musi być wiadukcik. Jak najłagodniejszy się da. Taki o. I tutaj z powrotem na dół. No, o. I tutaj takim łagodnym łukiem. Pod mostek. I tutaj będziemy dalej iść. Tylko ja muszę sobie wyłączyć przeciąganie, żeby móc to zrobić dokładnie w tym miejscu, w którym chcę. Nie burząc... A, tu będę musiał zburzyć budynki. Chyba. Będę musiał, czy nie będę musiał? Oj, będę musiał. No właśnie. Aj. Muszę prostą linię zrobić, kawałek prostego toru. Żeby na tym dworcu mi to przeszło. Bezproblemowo. Niestety musiałem tutaj zburzyć kilka tych budynków, ale nawet fajnie to wyszło. Tak dość łagodnie to tu się wspina pod górę. No i tu będzie więcej burzenia chyba. Chyba, że tu już zrobię wiadukt i przejdę tutaj nad tym, a potem... jakoś tak, kurde. Nie, wiecie co, ja tu na razie tak zostawię. Tam nie będę nic robił. Potem będę się tym martwił. Czy w drugą stronę będę gdzieś jechał? Chyba tak, więc tutaj sobie też pociągnę od razu tor. Jakoś tak. I powiedzmy, że w ten sposób. I tutaj dalej się już będę też później martwił. I teraz tak. Tu jest taka fajna droga. Więc ja sobie z tej fajnej drogi pozwolę zjechać pod ziemię tunelem takim eleganckim, który się nie za bardzo udał, bo zaczął się zbyt późno. Ja to zburzę i zrobię jeszcze raz po prostu na dół. O, teraz jest łagodny, teraz jest cacy. Dobra. Tu zrobimy tak, wyjedziemy tym na powierzchnię i zaraz zastanowię się, co z tym robić dalej. Jeszcze kolejny zjazd może być z tej drogi tutaj, do tego naszego nowego osiedla. I teraz tak, tu bym jeszcze zrobił na przykład z tej drogi zjazd. Tylko tutaj jest szkoła podstawowa, to może stąd przynajmniej. Dobra, tu się powinno udać. Teraz tak, tutaj zrobimy gdzieś teraz dworzec autobusowy. Tu kawałek zburzę. Tu by wypadało jakieś fajne rondo zrobić w sumie. Rondo jakieś takie. I obok tego ronda ten cały dworzec. Chyba, że dworzec po drugiej stronie. No nie, bo tu nie ma miejsca za bardzo. No to okej. Robimy drogę jednokierunkową. Jednopasmową, która mi się tu nie zmieści. Więc tu muszę jeszcze kawałek przedłużyć. Jednak... A, teraz mam tu tyle dróg, że już nie wiem, gdzie to jest. Przedłużę to o tyle. Tutaj zrobię, wiesz, to rondo to mi się nie zmieści znowu, chyba że tę drogę skasuję i potem muszę ją bardziej bokiem pociągnąć. Rondo. Będzie takie dosyć ciasne rondo, bo tu mam zaraz tory przy tym. Okej. Okay. Zrobi się z tego jajo, czy nie? Jak myślicie, jak tu podłączę zaraz drogę kolejną? To nawet proste, dam kawałek. O, nawet się nie zrobiło jajo. Myślę, że to naprawili. Naprawili to, że się robiły takie jaja z tych rond. No, mamy fajne rondo. I teraz chciałem ten dworzec autobusowy zrobić jakiś taki niezależny od całej sieci dróg. Tylko nie wiem właśnie, skąd by zrobić tu zjazd. Myślę, że można by to... Bo chciałem to zrobić jak najbliżej dworca. Myślę, że można by to zrobić właściwie po drugiej stronie torów. Czyli tutaj. Także robimy drogę wyłącznie dla autobusów, czyli taki bus pas. Jedna by była tutaj taka po prostu zbiorcza w tę stronę. I tutaj. Jakie długie? Tutaj, moment, tutaj zrobimy dwukierunkową. Jedna by była. To chyba będzie za krótkie trochę. Taka. I teraz jak najbliżej tego. Coś takiego. Tylko tu jeszcze muszę najpierw zrobić tą jednokierunkową zbiorczą. Znaczy, no. Z drugiej strony. Nie w tę stronę jechać.
O. Dobra, i teraz będą przystanki. Przystanki będą... Się nie wiem... O. Nie wiem, czemu nie mam linii siatki. Czy ja je wyłączyłem, czy co? Dobra. Trzy i jeszcze jedna... Jeszcze jedna droga, której tutaj nie podłączę, bo mi się przyciąga do krawędzi. Chociaż taki dworzec chyba wystarczy, co? Sześć przystanków. Nie, zrobimy jeszcze jeden. Zrobimy jeszcze jeden. Dwukierunkowa z drzewami. Bus pas będzie tu. Okej. I teraz tak, szybki jakiś transport ludzi między dworcem a tym naszym przystankiem autobusowym będzie rozwiązane za pomocą oczywiście kładeczki. Kładeczka będzie... Nie będzie tutaj, bo jest miejsce za strome ponoć. Kurde. To inaczej. Tutaj zrobimy taką prostą kładkę, taką dużą, jak na takich dworcach właściwie to przeważnie jest. I z tej kładki załóżmy, że będą schody, które są zbyt strome. Świetnie, no to muszę to trochę jeszcze odwalić w takim razie. Wtedy były 3, to teraz będą 4 kratki. Zapomniałem dać filara. Jest i filar. Chciałbym, żeby to można było niższe robić. Te wszystkie kładki. To jest naprawdę za wysoko trochę. Dobra, tak. I czy teraz się uda zrobić zjazd, zejście stąd? Jest, teraz już nie jest za strome zbocze. Dobra. Także robimy elegancką kładkę, taką jak na dworcach. Taką jak na dworcach można spotkać. Tutaj jedno zejście, tutaj drugie zejście. Trochę bliżej. O. No i jakoś to wygląda. Jeszcze nie wiem, czy jak bym tutaj zrobił zejście w to miejsce. Już tak czy siak możemy to dociągnąć w sumie do tego parku. A co, taką wielgachną kładę zrobimy. No tak. 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 A tutaj zrobimy zejście do parku bezpośrednio. O, i to jest fajne. Tutaj jakbyśmy zrobili zejście, czy oni będą korzystać z tego zejścia, żeby dostać się od razu z peronu tutaj. Połączyło się niby, więc nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jakbym tutaj też zrobił przejście bezpośrednio z drogi na peron, to nie wiem, czy to tak zadziała. Zobaczymy. Tu by w każdym razie wypadało jeszcze... Mogę tu zmieścić kładkę, co? O. Zmieszczę tu kładkę, dobra, także będą dwie kładki zejściowe. Po jednej i po drugiej stronie. Tylko tu się co prawda nie zmieści zejście, ale można je zrobić tutaj. Wyłączę przyciąganie, żeby je tutaj jakoś ustawić fajnie. Takie. O, tutaj będzie podjazd dla niepełnosprawnych, powiedzmy, z tej strony. Bo z tej strony będą schody, załóżmy. A z tej strony jest zjazd dla niepełnosprawnych, bo taki łagodniejszy jest. O. I dwa w jednym. Okej. Tylko teraz tak. Z tej strony, z jednej z tych dwóch stron powinienem zrobić jeszcze zajezdnię autobusową. To by też fajnie wyglądało. Tylko nie zrobię jej przy buspasie. To musi być w takim razie normalna droga. Ale spoko, to może być już w sumie normalny kawałek drogi tutaj. Tylko z drzewkami zrobimy. I to właściwie też będzie normalna droga. Buspasy będą tylko tu w środku. I tu widzę, że jeden zmieniłem z powrotem na zwykłą drogę. Okej. Zajezdnia. Tutaj. O, prawie zburzyłem kładkę. Mi się przesunęło. I tutaj pewnie jakaś strefa handlowa może jeszcze być. W zasadzie. Tutaj damy mały park jakiś taki. Zaraz zobaczymy, czy mamy coś w asortymencie takiego niedużego, żeby to się zmieściło. Plac zabaw jest za duży, ten plac jest za duży, to jest za duże. Jeden z tych moich, a to są te malutkie takie śmieszne właśnie. Jedynie to mogę zrobić po dwa, na przykład jeden tu, drugi tu. O, takie dwa placyki tutaj na dworcu. Ogród japoński się tu zmieści, ale zburzy mi to. No właśnie, nie mam parków, które by się zmieściły w takie nie za duże dziury. Ja sobie muszę gdzieś zapisać po prostu i zrobić takie parki specjalne do takich rzeczy. A tak to tutaj zrobimy po prostu ręcznie park, czyli jakieś alejki i zasadzimy pełno drzew w środku. Zresztą drzewa też mogę zasadzić między tymi zatoczkami.
Albo zamiast drzew krzaczki, może krzaczki by tutaj ładnie wyglądały, bo tu mamy takie niższe drzewa na drodze. Więc tutaj spróbujemy krzaczki zasadzić po prostu. Rządek krzaczków. Tylko trochę gęstsze te krzaczki, żeby wyglądały trochę jak drzewopłot. Jak to wygląda? No, nie najgorzej. Może ze dwa drzewa wsadzimy między tych krzaczki, jeszcze takie nieduże. Krzaczki, 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 krzaczki. Jakieś małe drzewo? Te, co w drodze stoją, mogę takie zrobić? Ja bym chciał takie drzewko posadzić tutaj. To jest trochę duże. To jest taki duży krzak, widzę. A taki duży krzak zasadzimy jeden tutaj. Drugi tutaj. I jeszcze ze dwa tutaj. O, takie duże, fajne krzaczki. Tu jeszcze bym chciał coś zasadzić koło tego peronu, ale tam niestety nie mogę. Tutaj mogę jeszcze posadzić ze trzy. Ale takie małe drzewka, kurde. Które są małe drzewka? To jest dosyć małe. No i tak jest dosyć... O to chodzi. To środkowe tutaj. To jest to drzewo, które stoi w drodze. Dokładnie o to mi chodziło. Tutaj ze trzy takie drzewka dam. Tutaj ze cztery. Żeby to nie wyglądało jak z fabryki wyciągnięte. Tutaj trochę za dużo krzaczków nasadziłem, nawet nie mogę drzew zmieścić. O, jest, dobra. No i teraz to jakoś wygląda. Tu jeszcze zaraz zrobimy jakiś mały park. Oczywiście ręcznie, bo nic się tu nie zmieści za bardzo. Jedna alejka, druga alejka i tutaj nasadzimy już normalnych drzew. Ze trzy i tu jeszcze dwa takie dupne krzaczki. I tu jeszcze ze trzy takie dupne krzaczki. I tu jeszcze z jeden taki dupny krzaczek. Dobra. Tutaj park zrobię później. Teraz to trzeba jakoś z głową połączyć do tego wszystkiego. Tu mamy tor oczywiście. Więc przez ten tor za bardzo się nie... Chyba, żebym tutaj tunel od razu zrobił. Tylko czy ten tunel zejdzie mi od razu tak nisko, żebym nad nim mógł pociągnąć drogę? To jest też dobre pytanie. Jeden, drugi, trzeci kawałek usuniemy. Teraz tak, czy to zejdzie mi na dół od razu? Bo trochę za późno będzie już. Tak to wygląda. Pomijając już to, że to ekstra stromo i schodzi w dół. Nie, dobra. Trzeba to w jakiś inny sposób tutaj rozwiązać. Czy ja ten dworzec mogę po prostu podłączyć pod tę drogę tutaj dalej trochę? Można i tak. Już pomijając oczywiście... A tu w ogóle się wybudowali już ludzie. Tacy szybcy są. Ani tu ani wody, ani prądu jeszcze nie mają. To chociaż wodę wam podziągnę na razie. Co wy na to? Te wody już tam dalej pociągnę przy okazji, żebym już potem nie zapomniał znowu. To jakoś tak. To jakoś tak. Stąd dalej tu i stąd... Tu. Dobra. I jeszcze tutaj jeden. Podejrzewam, że ta strefa mieszkalna nam się troszeczkę pociągnie trochę dalej. Tu mi troszeczkę się omskło, ale mam nadzieję, że nie będzie nikomu przeszkadzał. Tutaj też się trochę omskło. Prąd sobie na razie daruję, chociaż nie, pociągnę im tak tymczasowo linię. Zaraz się będą wyprowadzać. Tu już ktoś zaparkował. Aha, bo to do tych budynków, a to oni tu nie mogą dojść za bardzo. Więc musieli parkować tutaj i przejść potem kładką chyba. Dopiero w ten sposób. Czy ja tutaj... Ja tutaj chyba miałem przecież zejść kładkę. Czemu ona mi się zburzyła? Chyba, że jej nie zrobiłem, zapomniałem. Nie wiem. Dobra. A wy gdzie stąd wyjedziecie? Jestem bardzo ciekawy, gdzie to auto pojedzie. Że ja tutaj go jeszcze nie podłączyłem do drogi nigdzie. Gdzie oni jadą? Jedzie do sklepu, tu kupisz wszystko. No to daleko pojechali rzeczywiście. Okej. Okay. Dobra, nie, to trzeba podłączyć już do jakiejś drogi. Żeby nie było takiej patologii tutaj z ludźmi po prostu parkującymi po drugiej stronie. Tutaj teraz ta dwupasmówka mi trochę krzywo wyszła. Ona by wypadała, wypadałoby, żeby ona była jakoś tak w miarę równo. Muszę zejść pod ziemię. W miarę równo do tego i tutaj dopiero wyjdę na powierzchnię. Zbyt strome zbocze. Czemu ja tego nie widzę w ogóle, co się tu dzieje? No.
O. No, aha, bo tu jest pod górkę tak ostro. Dobra, to nie. Podziemie? No, halo, page down, gdzie jesteś, page down? To jest... Aha, bo ja cały czas burzę. Dobra, page down. Jedno, drugi segment zniszczymy. I teraz tutaj taki krótki tylko zakręcik. I teraz od razu tutaj do góry. Idziemy. Takie coś. No i tutaj droga dalej będzie sobie szła taka, o! Stąd... Moment, to w takim razie tę drogę pociągnę tutaj na wprost, tu będą jakieś handlowe te budynki. I tutaj wypadałoby przejechać pod torami, tylko że oczywiście tory mają w złych miejscach podpory, jak zawsze się... Zawsze mi się tak uda, więc to musiałem zburzyć. I takim łagodnym łukiem sobie zejdziemy tak i zrobimy później jakiś zjazd z autostrady. Dobra, i teraz tak, tę drogę łączymy linią prostą do tej drogi tutaj, a tutaj jeden taki łącznik. Zaś tory mi tu będą przeszkadzały. Jakby to tutaj zrobić? Będzie takie coś. A tory troszeczkę wcześniej zacznę iść górą. Na przykład tutaj. Tutaj będzie zakręt. No i tutaj znowu mi się oczywiście udało zrobić krzywe to. Bo to muszę zburzyć jedno z drugim. Kurde. Ja muszę mieć ładnie, to nie może być tak, że tu będzie jakiś dziwny zakręt w dziwną stronę. O. Dobra, tu będą trochę zwalniać pociągi przed zakrętem takim ostrym. Chyba, żebym jeszcze to tutaj zlikwidował. Zrobił trochę inaczej. No i zaś, kurde. Żeby to ładnie ustawić, to jest troszeczkę roboty. Dobra, niech tak zostanie już jak jest teraz. Okej. Okay. Po drugiej stronie torów zrobimy tylko takie małe osiedle, które będzie miało wyłącznie jeden wjazd z tej strony. Oczywiście tu muszę przy okazji zburzyć kładkę, bo idealnie trafiłem w filar. Tu zrobimy coś takiego. Tu jest dosyć krótki odcinek znowu między rondem a tym, ale trudno, mam nadzieję, że się nie będzie zapychało jakoś strasznie tragicznie. I tutaj takie ładne drogi z drzewami, z wszystkim. Podłączać to tutaj czy nie? No to jest pytanie. Myślę, że nie, tu zrobimy takie osiedle zamknięte zupełnie. Tutaj takie dwa jakieś takie czułki. Master czułki. Tutaj jakąś taką drogę w tę stronę powiedzmy. I tutaj, oczywiście muszę znowu coś burzyć, no kurde. Nie chcę nic zburzyć. Ona tu pójdziemy linią prostą. Tutaj w tę stronę takie coś. Tam nie się to zakończy. A stąd zjedziemy znowu tak. I przyciąganie wyłączę. Wyłączę przyciąganie, dziękuję bardzo. Zbuduję coś takiego. Jest to najdziwniejsze osiedle, jakie zrobiłem do tej pory chyba tutaj. Ale myślę, że będzie spełniało swoją rolę, czyli ktoś się tutaj wybuduje i będzie mieszkał. No to oczywiście podłączę tutaj do tych parków, żeby przynajmniej ludzie sobie mogli przechodzić na skróty w różnych miejscach. Tu tutaj oczywiście wszędzie zrobimy wejścia na te kładki. Wydaje mi się, że tu będzie ogromny ruch na tych kładkach, ale to dobrze. Do tego w końcu od tego są te kładki wszystkie. Dobra, i tutaj zrobimy takie coś. Pięknie. Też tu. Dlaczego tam była na dole taki kawałek kładki, to ja nie wiem. Dobra, ciach. Stąd zejście też już ktoś tędy idzie, widzę. Ciach. I ciach. Ta kładka też jest dosyć ciekawie skonstruowana. Ale. I tutaj na dół też kawałek. O. Jeden, drugi. I tam zrobimy później. Cały czas nie mam podłączonego tego dworca, dobra. Tym się może w tej chwili zajmę.
Wiecie co, ja sobie to przedłużę po prostu na razie. Żebym wiedział, na czym stoję. Tu oczywiście znowu muszę zburzyć kawałek kładki, ale zaraz ją odbuduję. Tak jak ma być. Tu jakoś tak sobie ta droga pójdzie i tutaj tak. I to będzie takie znowu osiedle tutaj przy tym dworcu. Chyba, że to zrobimy strefę handlową, żeby im znowu hałas nie przeszkadzał. Dobra, i teraz ta kładka nieszczęsna znowu trzeba odbudować. I to było jakoś tak i tutaj schodziło na dół, pięknie. I teraz tak, tutaj znowu na dół. O, dobra, kładka odbudowana. I jeszcze z tej strony też zrobię zejście w tę stronę. Tu będzie bardzo ładna okolica, tak mi się coś wydaje. Tutaj na dół. Tu. I kładkę zakończymy sobie w tym miejscu. Tu będzie zejście jedno. Zejście drugie. Po drugiej stronie drogi też oczywiście. Tutaj też dodamy pasy dla pieszych, przejście dla pieszych. Tu i tu. Tak samo tutaj. Tam już wszędzie są, gdzie trzeba. I tutaj jeszcze nie ma. Tu zrobimy jeszcze jedno. Bo tu jest zaraz przy dworcu, więc powinno wystarczyć. Przejście dowalimy też tu. Co prawda tu mogłoby być bez świateł, ale zobaczymy, czy to się będzie korkować z tymi światłami, jak tak są, czy nie. No i właściwie już możemy to zabudowywać, chociaż tu jeszcze w tym kąciku coś zrobię. W tym kąciku dróżkę poprowadzimy, myślę, że stąd. Tu też będzie takie dziwne osiedle z jednym wjazdem tylko. Taki krzyżyk. No. Tylko tu zrobimy drogi z parkingiem, niech mają. Tu nie powinno być aż takiego hałasu, więc tutaj też zrobimy kawałek taki z parkingiem. Prawda, brzydko to wygląda. Szkoda, że nie ma takiego połączenia, żeby między tymi drzewami były takie małe zatoczki na kilka samochodów. Żeby sobie mogli tam jednak ludzie parkować gdzie niegdzie. To by było fajne. No, ale okej, to kładka jest fajna. Myślę, że będzie dużo ludzi z niej korzystać, z jednej i z drugiej. Droga jest, dojazd jest, tutaj jeszcze troszeczkę załatamy. Tu zrobimy taki myk. Takie śmieszne skrzyżowanie, które jednak zrobię wcześniej, bo tu już widzę, że to się będzie korkowało. Ale teraz mi to akurat prosto wyszło, więc tak powinno być lepiej. I tutaj zrobimy jeszcze coś takiego. O! Dobra, już pierwszy autobus stąd wyjeżdża, ale to on tylko chyba z zajezdni wyjechał, gdzieś tam jakąś linię obsłużyć, która jest po prostu najbliżej. Jeszcze przed, zanim zacznę cokolwiek tutaj budować, to jeszcze jednak połączę jedno miejsce. Tu zrobimy wiadukt. Taki o. Tutaj zrobimy taką tymczasową obwodnicę, tak jakby, która nam będzie dochodzić do tej pasmówki tutaj. O! Pięknie. Ale tymczasowo damy tutaj ograniczenie prędkości, jako że to jest obwodnica. Ograniczenie prędkości na wszystkich pasach, łącznie z mostem. Od skrzyżowania do skrzyżowania ograniczenie prędkości tutaj jest 50, a damy 70. Niech mają. Fotoradarów nie postawimy żadnych, nic takich rzeczy. No i dobra, zaczynamy zabudowę. Tu w środku jest jeszcze trochę miejsca z tego co widzę, także tu możemy kawałeczek tej drogi przedłużyć, żeby tutaj też się ktoś jeszcze pobudował. Przedłużyć można też gdzieś tu, tu i tu. I tutaj zrobimy przejście też do parku. O, dobra, coś takiego. To powinno nam wystarczyć póki co. Tu jeszcze mogę w sumie zrobić ścieżkę taką do ronda. I stąd też tutaj. O, niech sobie ludzie spacerują. No i okej. Okay. Tutaj jeszcze mogę zrobić w sumie przejście dołem. Bo tutaj będą jakieś drzewa sobie stały oczywiście. Tutaj też jest miejsce na ścieżkę. W tym odcinku naprawdę stawiam na transport zbutniczy. Tu jeszcze zejście jedno, tu jeszcze zejście drugie. Chociaż
Dobra. Będzie mało budynków tutaj w tym środku, ale to dobrze, bo przynajmniej nie będzie tylu osobom hałas przeszkadzał aż. Okej. Czy jeszcze gdzieś chcę jakieś kładki, ścieżki porobić? Chyba tak. Chyba tutaj jeszcze kawałek. Tak, żeby mieli przejście bezpośrednie do drogi. Okej, dobra. Wszędzie mniej więcej jest już zagęszczone tak, że mogę tutaj stawiać budynki. I teraz tak, strefa handlowa. Tu by w sobie mógł być niskiej gęstości. Tutaj zrąbałem trochę sprawę. Bo tutaj w środku chcę mieć takie nie za hałaśliwe miejsce, nie aż tak. Pomijając, że tu są dwa dworce i zajezdnia autobusowa, to tutaj będzie handel średniej, znaczy niskiej gęstości. Takie coś? Albo nie. Jest inna opcja przecież. Mogę zrobić normalnie to na wysokiej gęstości. Wow, trochę przesadziłem. Pauza, zanim się ktoś wybuduje. Tak, to usuwamy. To usuwamy. Tu w środku. W środku dworca między przystankami nie chcę, żeby mi się ktokolwiek wybudował. Ale mniej więcej tak mają tutaj wyglądać budynki. Chociaż jeszcze może tutaj. Przy torach. Te sprawy. Jeszcze tu. I tu w sumie też niech mają więcej placu. Dobra, i tutaj też jeszcze będzie handlowa strefa. Tylko że tu wszędzie strefa handlowa będzie niskiego wzrostu, jeżeli to tak można nazwać. Tutaj muszę oczywiście zrobić, wyznaczyć osiedle, strefę, tudzież dzielnicę. Łącznie tutaj z rondem. To tak dziwnie przeskakuje, bo mi łapie do dróg malowanie. Okej. Okay. Park Tyniec. Nie, to będzie... jak tu mamy w ogóle ponazywane te osiedla? Tu w ogóle nie mamy ponazywanych. To jest Zarzecze Przedmieścia. Zarzecze. To jest chyba trochę małe, nie? No właśnie, Zarzecze jest trochę małe zrobione. Ja tutaj przedłużę aż do torów. Tutaj do autostrady. Haha, handel jest tak jak jest. Tu jeszcze nie mam tej całej wielkiej dzielnicy nazwanej. Jakby to można nazwać? Bo to by był wtedy nazwa dzielnicy DA, czyli dworzec autobusowy. No i nie tylko dworzec autobusowy, po prostu dworzec. To by można było nazwać... Jakby to by było można nazwać? To by było można nazwać... Kurwa, już mam pół godziny filmu. Nie wiem czemu, ale klocki. Ja bym to nazwał klocki, tak jakoś. Na cześć Minecrafta, nie wiem czy coś. Klocki. Po prostu. Dzielnica klocki. Może od tych wszystkich budynków, które są klockami w sumie tutaj, z tej perspektywy przynajmniej. Dobra. Nie, nie, nie. To będą klocki. To będą klocki nowe. A to będzie klocki DA. O, w ten sposób. Chocki, klocki. Dobra. Ups. Park Krzeptówki się nazywał. Tak. Malujemy, malujemy. Moment. Tak. Dobra, i to tam potem będziemy dalej przeciągać. I teraz tak. To będą klocki nowe. Ale nowe też z dużej muszą być chyba. Klocki nowe. To będą po prostu klocki. A to będzie klocki dworzec. O. Klocki, klocki nowe, klocki dworzec. A tu będą też jakieś chocki klocki. W sumie klocki, chocki. chocki, klocki. O. I tak, zamontujemy tutaj teraz wszystkie strefy, jakie mają być. Tylko tu oczywiście zacznę tradycyjnie od biur, żeby mi trochę ten hałas odgrodziły. Tak, tutaj taka mała uliczka z biurami niech będzie.
Dobra. Tu mi się kawałek ogonek zrobił. Taki, o. I również biura będą... Tu już nie powinno być aż tyle hałasu. Dobra. Aha, moment, 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 bo zanim zapomnę. Klocki dworzec. Tu miały być w przepisach zakaz... zagospodarowanie przestrzenne, zakaz wysokiej zabudowy. O. Klocki dworzec. W klockach nowych myślę, że też takie coś zrobimy. Klocki nowe, przepisy, zakaz wysokiej zabudowy. Także tu będziemy mieli taką niską, ale w dalszym ciągu wysokiej gęstości zabudowy, mam nadzieję. Tu moment, tu jeszcze zrobię też oczywiście biura, bo tu są zaraz obok handlowe budynki. A tak to tu wszędzie będą mieszkalne, 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 mieszkalne. Wszędzie strefy mieszkalne. Proszę się budować. Dobra. Jest Gites. Oni się tu nie budują, a w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.